Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Dostałem paczkę od sklepu, nie wiem, The Automotive Car. Kupiłem tej firmy pędzle i po jakimś tygodniu napisała do mnie osoba, czy nie jestem zainteresowany od nich chemią. Oczywiście standardowo pytanie, jaka cena, co i jak. I zaproponowali, że gratisowo. Mówię, okej, pędzle już przetestowałem, nie będę ukrywał. Pobawiłem się nimi trochę, coś o nich wiem. Na pewno przewijały Ci się w filmie z powłoką Zirconite. Teraz tak, kolejna rzecz. Pędzle pojawią się dopiero w nowym roku. No, niestety. Dokładnie tak. A jak z nimi sytuacja wygląda, nie pamiętam. Znaczy swoje już wiem, do czego używam, co i jak. No dobra, zobaczmy, co tu wysłali. Nie wiem, bo oni chyba mają też jakieś swoje akcesoria, ta firma. Nic mi tak naprawdę nie mówi, ta firma, kompletnie nic. Więc nie znam tematu, dla mnie nowy grunt. Zresztą dużo rzeczy nie znam, więc dużo firm. Także to nie jest tak, że jak człowiek w tym nie siedzi, nie żyje z tego, to oj, co oni mi tu wysłali. No dobra, czapka, spoko. O kurde, czapeczka, nieźle. I na dach, na karbon. To karbon jest mistrzostwo. A, i jakiś liścik. A. Witaj dziadzia, życzymy miłego testowania naszych produktów. Zespół Automotive Car i tutaj miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Naklejka, no wleci, no już nawet teraz na stosowne miejsce, gdzie tu mamy miejsce. Tu mamy. Gdzie my Cię przykleimy? Jak, o, tu jest miejsce przy szwagrze. O, kolejna naklejeczka. Op. Siedzi. Dobra. Okej. Okay. Kosz już sobie wezmę od razu, bo ten terego. O kurde. Zobacz, co my tu mamy. Szczotka do felg. I tu widzę, że do prania z tym, mikrofibrowa, co jest fajne, już mi się podoba, jest elastyczna. A jak będzie z czyszczeniem? Nie wiem. Dobra, szczotka. Tutaj jestem miło zaskoczony. Kolejna rzecz, tablica rozcieńczeń chemii, ale to jest zajebiste. No dobra, to już poszło. No. Okej, okay. Ale to jest bajka. To sobie zalaminuję nawet. To jest zajebiste. Co my tam dalej mamy? Pady polarskie. Wow. Pad polarski. No popatrz ty się, popatrz. Mój nożyk. Nie, muszę drugi stolik wziąć, słuchaj. To tak nie będzie. Okej. Okay. Tu będę odkładał te rzeczy. Przy brudnym aucie. Pady polarskie. Nieźle. Co tutaj mamy? Uwaga. Ha, pędzle, które już testowałem. Tak, pędzle, które już testowałem. I co lepsze. Jest tutaj, słuchaj, szczotka. Ha. Zobacz. Kolejna szczotka do opon. No temat, chyba już znacie o tej szczotce. Porównam ją do boskiego, ale czuję, że to będzie to samo. To jest kozak do opon. Tutaj te pędzle, o których nie pamiętam, jak to, co tam szło. Co i jak, gdzie, kiedy i dlaczego. Ten mały mam, duży. Wszystko wiem. Z tego też mam. I też wszystko wiem. Sprawdźmy skówkę. No, dokładnie, standardowo. Wiem, o co chodzi. Ale jazda. Mikrofibra i doczyszczenie, tak. Do skóry nawet by to by się mogło nadać. Ale nie znam tematu. Muszę sprawdzić to na ręce. Zajebiaszcze. Ale fajne. O, padzik zajebisty. Nie wiem. Nie wiem, jak ugryźć ten temat w ogóle. Szczotka do skóry. Dobra, zdejmę rękawice. Bo to nie ma sensu. Bo nie czuję. Miękko i gęsto. Może być zajebiście. Naprawdę. Sprawdzimy. Ładnie. No i tu. Do czyszczenia. Ha, ha, ha.
Też fajne. Zajebiaszcze. Piękne. Dobra. O, w to będę wrzucał. Później będę rozdawał w pracy, kiedyś pamiętam. Będę zbierał i będę mu w pracy, kiedyś pamiętam. Wystawiłem właśnie z opakowania takie chrupki. Słuchajcie, jedna osoba zaczęła to jeść. Jadła. Przyszła druga i się pyta, mówi, jak w smaku? Nie wiem, ile już zjadł. Mówi, wiesz co, takie jakieś bez wyrazu. Ta, zjadła kilka. Ja to myślałem, że zdechnę. Na szczęście nic jej nie było. Zapaszek do auta, dobra. Także no, tak sytuacja wygląda ze mną. No taki ze mnie nic poń. A, i to jeszcze. Tu jest, kurde, to rozbiorę za chwilę. Dziwna sprawa. Wygląda mi na zestaw do skóry. Ale zobacz, inna szczotka. O! Zbadamy teren. No ładnie to wygląda, dobra. Kurde, jaka paka. Okej, zbieramy dalej. Odkrywamy tutaj wszystko powolutku. Odkrywamy. Chemia na pewno pojawi się w przyszłym roku na wiosnę. Szybciej nie ma mowy. Nie ma opcji w ogóle, bo już mam tak napchane filmami, że już tak teraz wciskam na siłę, że tak powiem, filmy. Terminowo, no, codziennie będą się pojawiać też. Nieraz ten tydzień będzie kolejny właśnie, będzie dzień po dniu, bo i tam testy trwałości produktów i inne historie, więc to będzie wymuszone. Ale standardowo, tak jak wiesz, staram się filmy wrzucać wtorek, czwartek i niedziela. Okej. No proszę, zbadamy teren. Do prania mikrofibr. Super. Co my tu mamy? Wheel cleaner. Alkaiczny, tak. Nieźle. Ładne butelki. Interior detailer. Proszę, będziemy zaraz wąchać wszystko. Spokojnie. Co my tu mamy? Insekty. No to już wiadomo, że w przyszłym roku, jak się zrobi ciepło. Glass cleaner. Nieźle. Zaraz wszystko powoli odpakujemy. Interior cleaner. Nieźle. Wszystko to, co powinno być do auta. O, fabryk cleaner, proszę. Preparat służy do czyszczenia tapicerki materiałowej. Dobra. Quick detailer. Spray wipe, dobra. No kurczę, może być ciekawie. Osadza się coś? Nie. Zaraz będziemy wąchać. Tu co tu mamy? Rubber and trim dressing. No to czyli wiadomo, co tu jest grane. Do odświeżenia i zabezpieczenia elementów gumowych oraz plastikowych. Podobny do detailing. Mleczko, zaraz będę wąchał. Zobaczymy. Mleczko przypomina mi na maksa detailing. Ładnie zapakowane. Nie da się ukryć. Tu bez dwóch. Dayron. No. Glucior kolorem, co on mi przypomina? Coś mi przypomina. Teraz tak, folia idzie tu, to pójdzie wszystko do kosza, to idzie tu, a ja co? A ja idę po rękawiczki, które właśnie wyrzuciłem i będę wąchał po kolei chemię. O, katar jeszcze mnie, kurde, trzyma, słuchaj, tak mnie połamało, że głowa mała. No dobra, od czego my tu zaczniemy? Zaczniemy od tego, że mam brudny stolik, słuchaj. To zrobimy tak, żeby był czysty. Zobacz, pstryk. I co? I mamy czysty stoliczek. Elegancko, nie? Ha. Pyk, klamereczka. I teraz tak, zaczynamy od tego, bo to mnie bardzo ciekawi. Od szczoty do felg. Na czarne czy będę wjeżdżał? Nie. No, dla mnie to nie ma sensu. W ogóle na żadnej. Nie wiem, czy będę w ogóle... Znaczy nie, no przetestować muszę, na coś wjadę. Z tym, że... Czyli tak, to mogę sobie zdjąć z tego. A i o ile zejdzie? O kurde, ale masakra. Nie wiem, czy to moja bajka w ogóle, słuchaj. Nie wiem, czy to moja bajka. Ciężko się to rozbiera, zdejmuje. No ktoś to musiał nałożyć. No nie ma tematu. Zobacz, co tam jest w środku.
plastik, chamski lizak. Pianka, która ma ostre krawędzie. Ja sobie ją przeszlifuję, to nie ma tematu. Przeszlifuję ją sobie. To w środku sztuczne. Na zewnątrz, no może być nieźle, zobaczymy. No wiesz, nie chcę mówić, że mi się nie podoba, bo nie używałem jeszcze. Ale pierwsze, co bym zrobił, to... Dobra, ja to zostawię, bo ja będę chciał sobie tutaj papierem złagodzić te wszystkie ostre krawędzie. To mi się nie podoba, wykonanie tego. Tu, tego odlewu. To kładziemy tu. Lizaka z kondonem. Pady. Pad polishingowy z dziurą. Z dziurą. O, wygląda na zamknięto komórkowy. Wiesz co, taki no polishingowy. No tak, no. Wygląda na otwarto komórkowy. Ciężko mi określić. Tak, ani w jedną, ani w drugą. Dobra, tu mamy padzik raz. Tu mamy co? Soft, czyli finish. O, przyjemnie. Ten to mi znowu przypomina troszeczkę... Ten to mi trochę przypomina czerwonego nata. Tutaj jakością. Może być nieźle. Dziura jak do Dual Action. Na rotacji też się sprawdza. No i niebieski kojarzy mi się od razu z Royal Padsem. Bo tak, ten tu otwarto. Komórkowo na pewno. O, pianka taka sprytna. Ona taka jest twarda, ale ładnie się podaje. On jak się rozgrzeje, będzie miękki, mam wrażenie. Może być tak, że to będzie z dupszy pady, ale zobaczymy. Zobaczymy, może być nieźle. Wiadomo, jak to jest. Od czego zaczniemy? Dalej. O. Pranie mikrofibr. Będzie długi film. Nie sądziłem, że to tak będzie tyle zabawy. Myślałem, że tylko pokażę pstryk, co dostałem, a tu jeszcze czeka mi odpakowywanie i wąchanie. Nie, ale tylko, kurczę. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dobra. Fajnie, miareczka jest, elegancko. Odkręcamy. Zapach. Takich cytrusów. Troszeczkę taki, no łagodny zapach. No zobaczymy, zobaczymy. Tu co mamy? Wheel cleaner. Dobra. Te atomizery są całkiem niezłe, powiedzmy. Całkiem. One taki mają krótki zakres i nie do końca się sprawdzają. Pachnie jak płyn do prania mikrofibr. Przyjemny. Taki szamponowy. Fajny, naprawdę. Bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny zapach. Dobra. Znamy temat. Ładne butelki. Takie jest to wszystko czytelne. Nienachalne. Ładna etykietka, nie nawalone za dużo. Kolorystycznie też to ciekawie wygląda. Interior Detailer. Wiadomo, że będziemy zaraz niuchać, bo to jest ważne, żeby powąchać co i jak. No ale pachnie, o ja! O! Ani to zielone jabłuszko, nie zielone jabłuszko, ale takie słodkie. No fajnie. Taki zapach trochę też dzieciństwa. Piękna sprawa. Może być nieźle. Służy do szybkiego odświeżenia elementów plastikowych oraz gumowych wewnątrz pojazdu. Przywraca naturalny wygląd powierzchni, jednocześnie pozostawiając warstwę ochronną. A, może być dobrze. Okej. Okay. Co my tu mamy? A, do czyszczenia tapicerki. Aha. Tak, dobrze. Łatwy w użyciu jest napisane. Tak. Podobny do tego zapachu na mikro... Taki świeżego prania. Bardzo ładnie pachnie. Ładnie pachnie. No nie powiem, że nie. Okej. Okay. Co my tu mamy dalej? Tyron. Ale zapakowany. Ja pierdzielę. Nieźle. Super. No to tutaj to mi się podoba. Nie wiem, czy to wszystkie produkty mają zapakowane, ale jeżeli tak, no to rewelacja. Kupujesz nawet, jeżeli na znanym portalu aukcyjnym, nikt Cię nie oszuka. Jeżeli tak jest zafoliowane, naprawdę rewelacja.
Dobra, już wiem od kogo, Dejron, ale nie będę mówił. Okej. Okay. Mówiłem od razu, że mi się kolor i przypomina. Wiem od kogo Dejron, nie będę mówił. Ja dopiero jak go użyję, to powiem, co jest grane. Nie zdradzę tej słodkiej tajemnicy. Będę to trzymał dla siebie. Na tym polega właśnie cała zabawa. Insekty. Dobra, zobaczmy. No, fenomenalnie pachnie. O ja. No powiem ci tak. Zapachy rewelacyjne. No tutaj jestem miło zaskoczony. Naprawdę. Żaden produkt jeszcze nie śmierdział. Wszystkie pachną fenomenalnie. Co jest bardzo fajne. Płyn do szyb. Zobaczymy. Rewelacja, zapachy, no to jest coś pięknego. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o firmę, która ma najfajniejsze zapachy, wszystko miażdży firma Aenso. Wszystko. Oni, jeżeli chodzi, Aenso, jeżeli chodzi o zapachy chemii, jakiejkolwiek, zabija wszystko, oprócz tego ich cleanera do opon, który siłą nie powala i zapachem też. O! Mydełko. Niespotykany zapach, jeżeli chodzi o płyn do szyb. Naprawdę. Rewelacja. Rewelacja. Super. No to tutaj od razu mówię. Zapachy zajebiste. Tu nie ma tematu. Ciekawe jak z działaniem chemii. Jeżeli będzie tak działać jak pachnie, no to będzie cudownie. Co my tu mamy? Interior cleaner. Dobra. Też gotowy produkt do użycia, tak? Do dokładnego czyszczenia, tak, wewnątrz pojazdu. Fajne, że teraz pojawiają się interior cleanery, słuchaj, które są w miarę mocne, że nie musisz używać jakiegoś chamskiego APC. No i ten pachnie cytrusem. Tak, ładnie. Świeżo. Świeżo, bardzo świeżo. W ogóle nie jest nachalny. Rewelacja. Quick Detailer. Zobaczmy. Okej. Osadza się, sprawdzałem. Nie osadza się nic. O, szczelka. Też niespotykany zapach. No kurczę, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o zapachy chemii, zdublowało się tylko Dejronizer się zdublował. Tylko i wyłącznie. Tylko on się zdublował. Reszta zapachy, których kurczę można powiedzieć nie znam. O, w ten sposób ogarnę temat. Dobra. Wróć tu, tu i tu. Ładnie to wygląda, zobacz. Kolorystycznie, nie? Zajebiście. O, i spadła butelka. Dobrze, że zafoliowana. I tego jestem produktu ciekawy. Jeżeli będzie pachniał tak, jak ja myślę. Jeżeli on będzie pachniał tak, jak ja myślę, to już wiem od kogo. Bo pierwsze, co mi się nasunęło, patrząc na butelkę i kolor, raczej na kolor tak naprawdę i płynność tego produktu, nasunęła mi się tylko i wyłącznie jedna firma i niucham. Nie. Kurde. Człowieniu. Mięta. Z dzieciństwa były takie małe cukierki miętowe. O! Ale zajebioza. O! No to muszę powiedzieć tak. Jeżeli chodzi o zapachy, jestem mega zaskoczony. No coś niesamowitego. Naprawdę. Zapachy produktów obłędne. I tu już jest fajnie, bo wiadomo, jak coś fajnie pachnie i mam nadzieję, że też będzie się nimi przyjemnie pracować, może być przyjemnie. I na koniec tak. Tu szczoteczka. Konkret. I to, ten padzik. No tutaj to jest bajka. Nie wiem, czy dobrze widzisz. Widzisz sztuczny, krótki włos. Ja pierdzielę, to może być ogień. Zobaczymy, coś z tego wymyślimy. Pędzle temat znam. To już tutaj kładę. Wiem, o co chodzi. Szczotka, wiadomo, o co chodzi. Już była na kanale. Do opon super. I teraz jestem ciekawy zestawu do skóry. Z tego względu, czapki nie pokazuję, bo jest widać, że słabej jakości. Gdzie my tutaj otwieramy? Tu jest, a tu, tak, w ten sposób, dobra. Okej, okay, tutaj trzyma, tu odsuwam.
Mamy też mikrofibrę białą. Ja nie rozumiem, dlaczego oni dają białą. Znaczy, fajnie, jak jest biała mikrofibra do skóry, bo na koniec sobie kontrolujesz, ale na początek to wiadomo, co jest grane. I teraz co? Co my tu mamy? O, tu jest do zabezpieczenia. Wiesz co, zapach, no jest taki niby skórkowy, ale jest inny. Trochę przypalony, jakby część przypalonego czegoś tak, no kurde, coś innego. Czy przyjemny? Na dzień dobry, ostry, ale inny niż wszystko. No to tutaj z zapachami polecieli. Teraz to zobaczmy. I ten sam zapach w cleanerze. No, jestem miło zaskoczony. Czyli w sumie cleaner i zabezpieczenie pachną tak samo. I szczotka, która jest w zestawie. Zobacz, co jest grane, widzisz? Zajebiście. Od razu też mówiłem, że ta może być całkiem fajna. Gęsta i w miarę miękki włos. Sztywna i rzadki włos. Więc ta będzie może do takich grubo zajechanych, ale ja osobiście, jakbym miał wybierać, wolę z takim pośrednim włosem jak ta i ta szczotka może być całkiem fajna. Zobaczymy, ale wrzucam tę szczotkę tutaj. Tę zostawiam tu. Zamykam. Kiedy filmy się pojawią? Kurde, nie wiem. Tego nie wie nikt, nawet Martyniuk tego nie wie. Dobra, to było tak, tu, aha, i tu, a i to podnoszę. Dwa podnoszę i wsadzam tu, wkładam, to coś się wylało, dobra, coś się wylało, coś kapnęło, kawałek chemii kapnęło. Przepraszam, że tak długo, ale no widzisz, no powiem ci, że osobiście nie spodziewałem się, że to będzie tak kolorowo z tą chemią, że tu będą takie, można powiedzieć, poniekąd frykasiki troszeczkę, bo nie da się ukryć, że słuchaj, wygląda to, a jeszcze zapach samochodowy, zaraz sobie tutaj wrzucę do Audi, a tam to sobie zalaminuję, ta tablica rozcieńczeń, bardzo fajna sprawa. Wiesz co, taki kiblowy, no taki świeży, ale jakbym gdzieś w ubikacji, pierwsze wrażenie, jakbym wszedł gdzieś na stację paliw, tak, i tam taki odświeżacz, rześki, ale czy do auta, ciężko mi powiedzieć. No dobra, słuchaj, dziękuję Automotive za paczuszkę. No grubo, nie spodziewałem się, że aż tak potężnie pojedziecie z tematem. Co mi się podoba? Zajebiście mi się podoba to, że wszystkie, oprócz Dejrona, zapachy takie niespotykane, coś innego, naprawdę. I wygląda to bajecznie, jeżeli chodzi o kolory. No tutaj to buteleczki, można powiedzieć, że w pytkę, naprawdę. Idealne buteleczki, idealnie leżeć będą w dłoni. Atomizer krótki może się też sprawdzić, chociaż znam te atomizery i one przy niektórych produktach lubią zarzucić glutem, mało rozpylania. Padów zobaczymy, nie wiem, tego jestem bardzo ciekawy. To jest po prostu mistrzostwo, to również jest fajna sprawa. Pędzle znam, szczotkę znam, do skóry może być niezłe. No i tutaj to, ten lizak. To sobie zaraz przyszlifuję, te ostre krawędzie. Też bym proponował zwrócić na to uwagę. Pewnie zamawiane z Chin, tak mi się wydaje. Fajne jest to, że ten drut jest tutaj elastyczny i widać, że się nie będzie gięła, ale minusem może być to właśnie, że jest w tym kondonie, który tak naprawdę, no, nie wiem. Wiecie, jakie ja mam podejście do takich szczotek, nie? No właśnie. No dobra, słuchajcie, no słuchaj. No cóż więcej, czekać tylko teraz na filmy. Wygląda to naprawdę zacnie, bardzo kolorowo. Wszystkie zapachy, naprawdę oprócz tego jednego, niespotykane, co mnie bardzo cieszy i wąchając tą chemię, to już się pozytywnie nastroiłem, że będzie przyjemnie. A jak będzie z działaniem, to się okaże. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Mącić wodę, to lepiej w ogóle idź to. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno dudni, tak jak subwoofer. Sprawdź jak rymy, walę w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem,